Zebranie członków Koła Polskiego Związku Wędkarskiego Wielkomiasto odbyło się w minioną niedzielę. W roku 2011 zarząd koła odbył 14 posiedzeń, które charakteryzowały się prawie 100% frekwencją. To niewątpliwie znak, że wędkarze bardzo interesują się działalnością swojego koła, aktywnie uczestnicząc w różnego rodzaju przedsięwzięciach. W ubiegłym roku przeprowadziliśmy trochę zawodów, bo z racji tego, że organizowaliśmy tradycyjnie już co roku z okazji Dnia Dziecka, to jest 1 czerwca. Potem organizowaliśmy zawody o Puchar Burmistrza dla zakładów pracy. Następnie były jeszcze Mistrzostwa Koła po drodze i o Puchar Starosty Wieluńskiego, czyli zawody kół. A ponadto jeszcze użyczyliśmy łowisko dołek dla pani Małgosi Łasickiej, ponieważ o Puchar Sklepu też zorganizowała zawody. I to było dosyć, jak na ten rok, sporo zawodów. Ale w minionym roku poczyniono też wiele modernizacji na Widorackim Dołku, miejscu, gdzie między innymi odbywają się zawody wędkarskie. Poremontowaliśmy pomosty na łowisku, no i brakowało nam tam dwóch do przeprowadzenia zawsze zawodów i te dwa pomosty zostały dorobione. Ponadto, no, tak jak wcześniej wspomniałem, nasza drużyna też startuje na zewnątrz, można powiedzieć, w rywalizacji kół. Zostały zakupione piękne koszulki, czapeczki. No, w tym roku jeszcze może pomyślimy o bluzach takich na chłodniejsze dni. Na chłodniejsze dni, bo na jesienne. Wędkarskie spotkanie było też okazją do wręczania okolicznościowych odznaczeń. Złotą odznaką z wieńcami za działalność na rzecz koła wyróżniono jego wieloletniego skarbnika Kazimierza Imacha. Z kolei Aleksander Czyż otrzymał okolicznościową statuetkę za wieloletnią pracę także na rzecz koła. Tak, w ten sposób. Jeszcze raz serdecznie gratuluję, koledzy. Dziękuję bardzo. A ja kolegom serdecznie dziękuję, przepraszam najmocniej. Dziękuję. Moje gratulacje też przy okazji. Gratuluję, dziękuję. Gratuluję. Wszystkiego dobrego i myślę, że jeszcze będzie nas pomagał. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Bardzo przyjemnie, przyjemnie mi się w ogóle. Ja z kolegami wszystkiego dobrego. Dzięki. My się też już lata znamy. Jest tam. I jeszcze o planach zarządu koła na 2012 rok. Te jak zwykle są ambitne. Myślimy o zmianie drzwi wejściowych do świetlicy, ponieważ no, jest to miejsca piwniczne, są trochę, wiadomo, jak przy piwnicy trochę nam te drzwi są nieszczelne. Na pewno się poprawi akustyka, bo będzie ciszej. Także będziemy się starać w tym roku to zrealizować. W 12, no, tradycyjnie to, co już wspomniałem, te zawody, to na pewno je przeprowadzimy. Generalnie to my jako koło nie możemy narzekać, ponieważ tendencja spadkowa jest coraz większa wśród braci wędkarskich, ponieważ dochodzą tak zwane łowiska komercyjne, czyli te wypadowe. Do tej pory żeśmy skupiali takich wędkarzy, tych niedzielnych, można powiedzieć, ale ci niedzielni teraz, no, jednodniową sobie płacą, jadą sobie na łowisko gdzieś tam. Ktoś prywatny ma i otwiera takie łowiska. Także generalnie w naszym kole nieźle, bo jest 430 członków, to ta cyfra tak oscyluje w tych granicach przeważnie co roku.